Nie wiem, czy ty, Litka, wiesz, że pierwsi chrześcijanie wnieśli do armii rzymskiej, powinnaś to była wiedzieć. A co ich czekało, to już też lepiej nie mówić. Nawet Flawiusz pisał, że kiszki nie jedli z krwią. Pierwsi chrześcijanie. I to nie było nominalne chrześcijaństwo, to był chrystianizm. Bo wiesz, chrześcijaństwo to sobie oni siebie nazwali nominalne, ja też sobie mogę siebie nazwać. Nominować. Tutaj nie powinna być wizualizacja. Czy macie w domu na półce, może też na sobie akcesoria z takimi symbolami? Cóż, tutaj trzeba powiedzieć, że to jest wielkie niebezpieczeństwo. No, mówią, co tam jest, jakieś skarby są w tej dziurze. Ja mówię, w dziurze, no to dziura. Dziura w dziurze. Muszę powiedzieć, że... Dziura w dziurze jest, dziura w dziurze. ...wiadomością na temat takich symboli zaczęła no. się jeszcze... Facet położył 2 złote, to wiem jak zaczął cykać, do końca nie było tego cykania. Jak 25 groszy, to 4 za złotówkę, to idą. Na temat, co nosimy na sobie, czy jakie pamiątki właśnie przynosimy z różnych miejsc. Natomiast, no ale takie, słuchaj Litka, jeżeli tu jest niezdolność do pracy w ogóle, no to chyba... Nie, to po prostu lekarz pisze, że to... Na przykład znaczy, możemy tutaj powiedzieć o pasywce. Ale tu jest niezdolność do pracy, szkolenia nie wymaga. No to ja już mówiłam, specjalistycznego nie wymaga, zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej nie wymaga, ale może. Takie jest takie, wiesz, dwuznaczne. Także normalnie poddaj się tam terapii, chłopczyk, nic sam się nie przejmuj. O naszej świadomości wszystkich ludzi młodych, ale nie tylko, w ogóle ludzi wierzących. My o tobie pamiętamy i już, nic sam się nie przejmuj. Najpierw się załatwij tę rentę, rozumiesz? Zamiast i schowaj tam ten. To jest usztywnione. Już. Często ten temat jest pomijany i przemilczany. Jeżeli chodzi o mnie, to ja natomiast nigdy nie posiadałam i nie posiadam również jeszcze, na szczęście, żadnych tego typu emblematów, symboli, które właśnie... Oto wiesz, trzecia czwarta potem zamknął. Doświadczenia moich znajomych, bądź też ludzi, którzy... A tu dość dobry punkt, bo w ogóle są po 4 grosze, 4 doświadczenia wielu osób. Po 25 groszy. No ale chcą po złotówce, chcą po 2, wiesz. Zdajemy sobie sprawę z tego, że... Kiedyś tam w porcie Wola chciałem 25 groszy, to tam nie było już dużo, no. Ale teraz patrzę, że to jest tak bardzo mało. Jak to się czasy zmieniają, to się wszystko zmienia. Niestety zły duch nie śpi i wiele osób też nie zwraca na to uwagi w dniu codziennym, ale też można zauważyć, że w wielu parafiach, idąc do kościoła, w tablicach ogłoszeń jest często proboszczowie rozwieszają tego typu rzeczy, co nosimy, czego nie powinniśmy nosić. Bo tak, matka, to też nie ma czasu, żeby dziecko całe na sznureczku prowadzać. No ale co ten sąd chce postanowić w takim razie? Uwagę, tak? Więc jeżeli chcemy mieć naprawdę zdrową psychikę i zdrową duszę, tak naprawdę powinniśmy zwracać na to uwagę każdego dnia. To w takim razie, Michaela, jak powinniśmy... A ty nie wiem, czy ty wiesz, bo było szereg audycji w radiu, jak dzieci zabierali rodzicom. Że to jest, że nie wolno dzieci zabierać rodzicom. Czy ta rodzina biedna, czy co, to niech sobie sama jakoś pomoże, a państwo jej dopomoże. Ale nie wolno zabierać do domów dziecka, bo była taka moda. To jest bardzo złe. No potem co będzie z tego dziecka? A Mareczek, co z Mareczka się stało? Potworek. Nie wiadomo co, ani pies, ani wydra. Słuchaj, ta Alicja Socha w Białymstoku mówi tak. Ja raz otwieram drzwi, a tutaj stoi ni pies, ni wydra. Ja mówię, Alicja, ty się uspokój. Alicja Socha się nazywa. Ona tak, ponieważ ona taka brzydka jest, to ona tak ciągle kogoś chciała brzydkiego widzieć, żeby siebie jakoś tak, że ona aż taka brzydka nie jest. Ja mówię, Alicja, uspokój się. I co ja będę tu całe życie, będę tu koczowała w tym? Mówi, marne moje życie, marne, niepotrzebnie ten Pan Bóg w ogóle to wszystko stworzył.
niepotrzebnie ten Pan Bóg stworzył, gdzie on w ogóle jest. I ona tak cały dzień mogła gadać. A po co to bydło w tej Afryce leci? Zobacz, przez tą rzekę. No po co Bóg? Ale ona to Boga obwiniała. Po co Bóg to... to gdzie to leci? Idioto, kozica biegnie, ją krokodyl chwyci za nogę, a matka jej nie ratuje, ucieka. No. Dajcie spokój. Po co to Bóg takie coś stworzy? To ja mam to tego Pana Boga uznawać? No ale jak ona w takie wpadła swoje te furie, no to przecież wiadomo, że to trzeba, można było udobruchać albo temat zmienić, oczywiście. I ona najlepiej jak wpadła na taki pomysł, że będzie mi robiła obiady i będzie kurację po obiedzie robiła. 3-4 jajeczka na zielonym tym. No w ogóle na skwareczkach, na boczku, ale ze szczepionkiem. Och, jakie będzie dobre. Idę teraz zrobić kurację. A ta Danka Wiśniewska w tym bloku mówi, ale ty masz zainteresowaną. Tylko tak. Tylko tak! Daj spokój. Tak robią, czy to jest coś innego? Szkoda tych ludzi, którzy są na przykład sami, jak zdarzy im się, że może z kimś pogadać, to ona ma raj. To jest też taki wyraz. Ja potem biegłam, wiesz, na wernisaże, potem w domu mi robiła ta Jadwiga Koszelew, śledzie takie podziabane, bardzo, bardzo dokładnie zrobione, cały dzień to widocznie robiła, babka bez kręgosłupa. I takie jedzonko było i tu, że wiesz, ja mówię, nie, no to niesamowite, no marła biedna, no. I sąsiadka mówi tak, jakie życie i taka śmierć. I mówi, 4 dni mi coś pod balkonem śmierdziało i się w końcu domyśliłam, że umarła ta. Otwarcie promują właśnie takie symbole, nie wiem, czy to jest dzień Atlantów, czy to jest... Ta sobotka, mówi może kanapkę, może coś do jedzonka. No, taka fajna ta sobotka. Bo wiemy przecież, że... To wszystko było na tej mojej klatce. Co jedna to ciekawe. Tego Boska. Czasami przywozimy z dalekich krajów takie właśnie. Ale przychodziła do tej Jadwigi Koszelew taka obok drzwi, taka pielęgniarka, taka zołza. Czyściutka, Albright, czyściutka. Ale ona taka miła, nie miła i dwie takie córki miała tutaj. A tam jeszcze u nas na klatce, wiesz kto mieszkał? Taki partyjny Zawodziński, proszę ciebie. I miał dwie piękne córki, też z partii. Zawodziński. I on mi powiedział, że on na tej klatce nie chce mieszkać. Nie bądź się wyprowadzić, do ile można mieszkać? No. Także tam takie gwiazdy same mieszkały, proszę ciebie. Tak naprawdę chodzi, jakie jest jego znaczenie. Potem zmarła doktor Matoszko. Na ten temat, są zaskoczeni. Bardzo inteligentna, wszystko wiesz, sprawy dermatologiczne w palcu. To. Coś takiego, dlatego że po prostu mi się to podobało, bo takie coś zobaczyli w jakiejś gazetce z modą, czy po prostu było gdzieś na wystawie. Natomiast także proszę Państwa. Rzeczywiście żałowali tego, że takie coś na siebie włożyli. A jak im zwracasz uwagę, to ściągają to od razu, albo wyrzucają, czy jaka jest ich dokładna reakcja? No to zależy od podejścia. Na przykład kiedyś rozmawiałem od kółka zrobionego. No od kościoła jest. To jest od kółka zrobionego. I wtedy, kiedy mu to uświadomiłem, no to on to wyśmiał po prostu. I no to zależy od charakteru człowieka, od jego poglądów, od jego wiary też. I natomiast większość osób, którym zwróciłem uwagę, reagowała takim zaskoczeniem i reagowała w ten sposób, że już później u tych osób po prostu takich symboli nie widywałem. Ważna jest również czujność. Przytoczę taką historię, którą kiedyś zasłyszałem. Także takie rzeczy się działy na tym pochodzie. Pamiątkę w postaci takie straszne rzeczy, który nie wzbudził w niej z oczywistych powodów podejrzeń. Nie byłoby wszystko w porządku, gdyby nie suwak od niej, do którego był przywieszony mały amulet o nazwie Oko Proroka. Dlatego uważajmy i bądźmy czujni. To już wszystko w dzisiejszej studenckiej popołudniówce. Dziękuję naszym gościom za przybycie. Michali, dziękuję serdecznie. I Wojtkowi, bardzo dziękuję. Na kolejną audycję zapraszamy już za tydzień o stałej porze. Audycję prowadziła Honorata i Jakub. Do usłyszenia.
robisz tak, jak żeśmy ustalały wcześniej, że najważniejsze, żebyś tą rentę załatwić, a potem to, wiesz. Także proszę Państwa, dopiero teraz... Co jest? Co jest? O 17.35, zaraz włączymy radio Z. Jaka tam jest częstotliwość, wiesz? Już się dowiedziały perfekcyjnie. I najlepiej mieć taką na kartę, to wtedy wie tam i to po 17, nie trzeba ani cały dzień, bo to wiesz, bo to gówno daje, za dużo jest ludzi chętnych. To i tak przez przypadek gdzieś trafi w coś. Podejmiemy stosowne decyzje, mówił dziś Rafał Buchanek. O, 17. Ciążące głodnie porzuconej na libijskim wybrzeżu służby znalazły zwłoki siedmiących Agencja Reutera podaje, że przemytnicy zostawili samochód około 50 km na wschód od Trypolisu, który jest popularnym wśród imigrantów punktem wyjazdu do Europy. Uchodźcy byli zamknięci w ciężarówce przez dwa dni. Udało się uratować 28 osób, w tym 5 kobiet. Obecnie najwięcej imigrantów chcących dostać się drogą morską do Europy wyruszają właśnie z nimi. 5 osób zginęło w strzelaninie, do której doszło na przemysłowych przedmieściach Orlando na Florydzie. Wśród zabitych jest sprawca. Informacje podają lokalne radio, powołując się na źródła w organach ścigania. Jak już mówiliśmy w TPC, policja poinformowała na Twitterze, że w Orlando doszło do tragicznego incydentu i że są ofiary śmiertelne. Władze natychmiast zapewniały, że sytuacja jest opakowana i stabilna. Mężczyzna, którego zdjęcie na placu, który nie w chwili wybuchu paniki w sobotę opublikowały media, nie wywołał fałszywego alarmu, poinformowali dziś włoscy śledczy. Po ataku zbiorowej paniki, w rezultacie której ponad 1500 osób zostało rannych, media we Włoszech opublikowały zdjęcie młodego mężczyzny, wskazując go jako osobę, która prawdopodobnie wywołała fałszywy alarm. Jak ustalili policjanci, młody człowiek chciał uspokoić tłum i z takim zamiarem podniósł ręce do góry. Służby zapewniają, że mężczyzna nie jest o nic podejrzany. Dzisiaj w szpitalach, w którym nie pozostaje około 50 poszkodowanych, lekarze poinformowali, że poprawił się stan ciężko rannego 7-letniego dziecka stratowanego przez tłum. Ponad dwie godziny trwały dzisiejsze negocjacje między związkowcami a zarządem Polskiej Grupy Górniczej. Najważniejszy temat to podwyżki i przywrócenie 14 pensji. Nagrody roczne zostały zawieszone do 2018 roku, ale zgodnie z porozumieniem w przypadku poprawy sytuacji firmy pracownicy mogliby je otrzymać wcześniej, przypomina Bogusław Skutek z Solidarności. Nam zapisano w porozumieniu, że w momencie, jak się sytuacja poradzi, żeby się odgrywa. I chcemy usłyszeć od pana ministra, od zarządu, że oni to podtrzymują. Dzisiejsze rozmowy zakończyły się bez wiążących ustaleń i bez wyznaczenia terminu kolejnego spotkania. Więcej doniesień z kraju i świata na TOK.pl. Kolejne informacje na naszej antenie o 17.20. Wieczorem i w nocy na zachodzie może padać deszcz, na Podhalu możliwe nawet burze. Tej nocy na termometrach do 7 stopni w Białymstoku, do 12 w Warszawie i 15 we Wrocławiu. Jutro w ciągu dnia w większości regionów może być burzowo i gorąco na termometrach, zwłaszcza na południu Polski, do 27 stopni. Zaplecze intelektualne, bo Polacy są narodem bardzo zdolnym. Powstałe w 2007 roku Wrocławskie Centrum Badań EIT Plus dysponuje nowoczesnymi laboratoriami badawczymi o powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych. Zatrudnia ponad 100 naukowców, którzy zrealizowali 70 projektów badawczych. Wieczorem prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką będą uczestniczyć w gali jubileuszowej z okazji 200-lecia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, która odbędzie się w Operze Wrocławskiej. Zakończyła się kampania społeczno-informacyjna Godny Wybór – Przywrócenie wieku emerytalnego. Za konsultacje odpowiedzialne były Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Kancelaria Prezydenta oraz NSZZ Solidarność. Kampania miała uświadomić Polakom, że decyzja o przejściu na emeryturę to decyzja indywidualna, która nie może być przymusem, ale świadomym wyborem. Spotkania w regionach miały rozwiać obawy związane z przywróceniem od 1 października tego roku poprzedniego wieku emerytalnego, 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Podczas konsultacji eksperci przekonywali, że pieniądze zarówno dla tych, którzy przejdą na emeryturę w wieku ustawowym, jak i dla tych, którzy będą chcieli pracować dłużej,
dłużej są zabezpieczone. Jednocześnie celem kampanii było wskazanie, że dłuższa praca będzie oznaczać wyższą emeryturę. Efektem opóźnienia przejścia na emeryturę o rok jest świadczenie wyższe o około 8%. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podkreśla, założeniem konsultacji była promocja rzetelnej wiedzy na temat, który dotyka lub dotknie w przyszłości każdego z nas. Głównym powodem prowadzenia tej kampanii było wyposażenie w wiedzę tych wszystkich osób, które wkrótce zdecydują się albo podejmą decyzję o tym, czy kontynuować swoją pracę zawodową, czy skorzystać z faktu, że od 1 października jest przywrócony wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Mówimy wyraźnie, moja emerytura, mój wybór. Emerytura to prawo, a nie obowiązek, ale jak zanim skorzystać z tego prawa, chcemy, żebyś wiedział, jakie świadczenie emerytalne otrzymasz. Od 1 lipca informacje dotyczące przechodzenia na emeryturę będzie można uzyskać w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Według ZUS-u wskutek przepisów przywracających poprzedni wiek emerytalny w ostatnim kwartale tego roku przybędzie około 330 tysięcy osób, które będą mogły przejść na emeryturę. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska. W ramach konsultacji Godny Wybór odbyło się 16 konferencji regionalnych. Taksówkarze protestowali dziś na ulicach kilku polskich miast. Chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na problem nielegalnych przewoźników. Chodzi głównie o amerykańską aplikację Uber. Za jej pośrednictwem klienci mogą zamówić sobie transport po niższej cenie. Kierowcy nie posiadają licencji, kas fiskalnych i badań psychotechnicznych, co wpływa niekorzystnie na pozostałych taksówkarzy. Protesty odbyły się m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, odnosząc się do sprawy, zaznaczył, że ten problem będzie niebawem rozwiązany ustawowo. Proponujemy w projekcie ustawy wprowadzenie zapisu, że oto każdy, kto zajmuje się czy pośrednictwem w zlecaniu przewozów pasażerskich samochodami osobowymi, czy też przewozi takie osoby, musi spełniać te same warunki, czyli kwestia licencji, kwestia karty fiskalnej, cały zakres tego działania ma być równy dla wszystkich stron. Szef resortu infrastruktury i budownictwa zaznaczył, że projekt ustawy został skierowany do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. W rozmowie z PAP-em minister oświadczył, że prawdopodobnie w środę trafi na posiedzenie rządu. Tak zwane państwo islamskie przyznało się do przeprowadzenia sobotniego zamachu w Londynie. Zginęło w nim 7 osób, a około 50 zostało rannych. Przemawiając na Downing Street, premier Wielkiej Brytanii mówiła, że obecnie jest zbyt wiele tolerancji dla ekstremizmu i nadszedł czas, by powiedzieć dość. Theresa May wskazywała też, że jej rząd musi podjąć współpracę z sojuszniczymi demokratycznymi rządami, aby wypracować międzynarodowe porozumienia, które regulują cyberprzestrzeń i przeciwdziałają terroryzmowi. Dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa, liczy na to, że słowa brytyjskiej premier odbiją się na postawie innych zachodnioeuropejskich polityków. Tylko twarda postawa wobec tak krytycznego zagrożenia, jakim jest terroryzm, może przynieść oczekiwane rezultaty. Kolejne piękne słowa, wyrazy współczucia polityków europejskich nic nie zmienią. Możemy po raz kolejny być oburzeni, ale to oburzenie zupełnie nie wzrusza terrorystów, więc musimy podjąć wszelkie możliwe środki, zarówno ekonomiczne, polityczne, jak również militarne, by zmienić sytuację bezpieczeństwa europejskiego. Więc skoro terroryści znaleźli w internecie bardzo dobre miejsce do szerzenia swoich ideologii zbrodniczych, do planowania zamachów, to także my powinniśmy z nimi walczyć w tym internecie. Do zamachu w Londynie doszło w sobotę wieczorem. Zamachowcy najpierw wjechali samochodem w ludzi przebywających na mieście London Bridge, po czym wysiedli z pojazdu i w pobliżu targu Borough Market atakowali przechodniów nożami. Jutro
Obecnie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego na obszarze kraju, poza krańcami północno-wschodnimi, przelotny deszcz i burze. Temperatura maksymalna od 20-23 stopni na północnym zachodzie do 24-27 stopni na pozostałym obszarze kraju. Wiatr umiarkowany południowo-wschodni jedynie na nizinie szczecińskiej, początkowo zachodni, podczas burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i będzie spadać. Było to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które serdecznie zapraszamy. Program tego spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji TRFAM oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Skit of Love w wykonaniu Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Jerzy Olszówka, kustosz sanktuarium. O godzinie 21.30 zapraszamy na rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Tematem rozmów będzie święta Jadwiga Śląska, wciąż popularna. Gośćmi rozmów będą ksiądz Jerzy Olszówka, ksiądz Bogdan Giemza, brat Marcin Wojtczak oraz pani Ewelina Gładysz. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Drodzy Państwo, mamy jeszcze chwilę czasu do transmisji z Trzebnicy, dlatego bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować ofiarodawcom Radia Maryja. Konkretnie z parafii Medynia Głogowska, parafia Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, to województwo podkarpackie. Ofiarodawcami są pani Maria Bieniek, pani Wisława Gołojów, pani Franciszka Piekło, pani Weronika Piela, pani Janina Woś, pani Maria Kotula, pani Helena Kuzior, pani Weronika Stopa, pani Maria Bieniek, pani Anna Kowal, pani Helena Głowiak i pani Maria Walc. Ofiarodawcy z Sejmu z parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny są to pani Zofia Chowaniec, pani Helena Radzewicz, pani Genowefa Marcinkiewicz, pani Wanda Krzemińska, pani Zenona Pilczewska, pani Stefania Bartoszewicz, pan Jerzy Tamczulewicz, pani Halina Andreszczyk, pani Janina Czarniecka, pani Janina Grazulewicz, pani Halina Wieczorek oraz Łucja Jasińska. Bardzo dziękujemy również ofiarodawcom anonimowym. Na Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi, Ty świata Królowo, Tyś gwiazdą na niebie, Ty nas wiedziesz przed Jezusa, wieczny tron.